Szanowni słuchacze, w notce 8 i 9 rozmawialiśmy o roli oddechu i ognia w praktyce duchowej, albo inaczej mówiąc, o oczyszczaniu poprzez powietrze i ogień. Pozwólcie, że podzielę się dzisiaj paroma refleksjami na temat roli wody. Jest zwyczajem wielu zaawansowanych istot, by brać regularne kąpiele. Hajdak Mbabadzi na przykład wstawał o 3 rano i szedł wykąpać się do rzeki. Powtarzał ten rytuał także późnym popołudniem. Jeśli próbowaliście kiedyś wskoczyć do zimnego jeziora czy rzeki, to pewnie wiecie, że po chwilowym szoku termicznym zwykle pojawia się w ciele uczucie przypływu energii. Podobny fenomen można zaobserwować po wzięciu zimnego prysznica. Przykład Babadziego jest naturalnie trochę ekstremalny i byłby trudny do powtórzenia. Co jest natomiast łatwe, to wziąć poranny i wieczorny prysznic. Większość z nas ma dostęp do ciepłej wody, która sprawia, że ablucje nie tylko są możliwe, ale są wręcz przyjemnością. To dlatego Leonard Orr mówił, że tymi, którzy najbardziej przyczynili się do postępu ludzkości, byli nie tyle duchowni, nauczyciele, czy nawet naukowcy, ale hydraulicy. Woda, powietrze, ziemia i ogień szybciej oczyszczają umysł, niż umysł może oczyścić sam siebie, nauczał Orr. Powtórzę to jeszcze raz, żeby ta ważna idea Państwu nie uciekła. Woda, powietrze, ziemia i ogień szybciej oczyszczają umysł, niż umysł może oczyścić sam siebie. Miałem okazję przekonać się o prawdziwości tego stwierdzenia wielokrotnie w ciągu 40 lat uprawiania psychoterapii. Według moich obserwacji było praktycznie regułą, że ludzie, którzy szukali pomocy z powodu np. depresji, mieli problemy z higieną osobistą. Wiem, że niektórzy z Was zaraz pospieszą z wyjaśnieniem, że to depresja sprawia, iż ludzie nie mają ochoty się myć. Wydaje mi się jednak, że jest dokładnie na odwrót. Ludzie, którzy zaniedbują higienę swojego ciała, wcześniej czy później zaczynają mieć kłopoty ze swoim umysłem i popadają m.in. w depresję. Dlaczego ludzie zaniedbują swoją higienę? Zapyta ktoś z Was. Powód jest na ogół bardzo prozaiczny i dobrze nam wszystkim znany. To nasze ludzkie lenistwo. Jakby to nie działało, zachęcałbym Państwa do wykonania małego empirycznego doświadczenia. O ile nie jest to już Waszą rutyną, proponuję, byście brali 2 prysznice dziennie, albo prysznic i kąpiel, albo 2 kąpiele, konsekwentnie przez co najmniej tydzień. Pod koniec każdego dnia próbujcie ocenić wasze samopoczucie w skali od 1 do 10, gdzie 1 będzie fatalnym samopoczuciem, a 10 niemal pełnią szczęścia. Dla zupełnej naukowości eksperymentu możecie potem na tydzień powrócić do waszej regularnej rutyny z wodą i znowu ocenić każdego dnia swoje samopoczucie. Następnie porównajcie wyniki z obu tygodni. 2 prysznice dziennie, same w sobie przyjemne. To stosunkowo niewielka zmiana w rutynie dnia. Wierzcie mi jednak, że ta mała zmiana może być dla Was bardziej korzystna niż branie leków czy jakaś długoterminowa psychoterapia. Woda oczyści i zbalansuje energię waszego ciała, niezależnie od tego, czy w to wierzycie, czy nie. Poza korzyściami czysto osobistymi,
oczyszczanie poprzez wodę ma też ważną funkcję społeczną. Jest znacznie łatwiej przebywać, szczególnie zaś pracować, z osobami, które są czyste. Jeśli wszyscy będziemy praktykować takie oczyszczanie, to być może spełni się kiedyś sen Jeremiego Przybory, który, jak pamiętacie, śpiewał tak. Dobranoc, dobranoc ojczyzno, już księżyc na czarnej lśni tacy. Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni zamożni Polacy, że luźnym zdążają tramwajem wytworną konfekcją okryci i darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry aż hen. Dobranoc, ojczyzno kochana, już czas na sen. Tak więc nie całkiem poważnie, w prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski.